Gdzie ten gościu gra? Siemano łobuzy, witam was Spajdek z Laury i Stevie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 2 The Golden Mask, czyli dodatek do Tomb Raidera typu drugiego. Także ja rozpoczynam przygodę w miejscu, w którym żeśmy skusili ostatnio, robiąc mój bardzo epicki jump. Także teraz po prostu postaram się jakoś to bardziej znormalizować, żeby nie było takiej topy jak ostatnio. Przepieczone, nie ma to jak dobrze zacząć odcineczka, moi drodzy. Odcineczka tak musiała się potoczyć. Jakby później wskoczył, to może by to przeszło, kurde, wiecie o co chodzi, bo tam jest ta M16 niby. Ja wiem, możemy to zrobić metodą bardziej znośną, ale jak zrobimy ten skok teraz i przeskoczymy, to się uda. Ej, co kurkawałek? Wszystko się da zrobić, bo tu była ta M16 skitrana. Tego typu urządzenie tu jest. A to urządzenie, Lara mówi, aha, no to mówię, no to chyba tak trzeba. Skoro Lara mówi, że trzeba, to ja to łykam. No bo generalnie moglibyśmy sobie po prostu to zrobić tędy, nie? I byśmy uniknęli tego całego cyrku. I teraz tak, ja bym prosił o wskoczenie do ściany tam, bo klucz już mamy. To jest chyba nawet już... Pewnie, że jest otwarte. I tu jest ten klucz i tam będzie gagatek, także jeszcze raz użyję tej małej apteczki. Dalej glam na klawiaturze. Gram na klawiaturze dalej, żeby nie było. Jak się uparłem, że przechodzę ten dodatek typu klawiaturowego, to ja to robię na klawiaturze dalej. Jest, kurde, fiflak. Trochę wytrzymalszy, niż by się wydawało, ale ja sobie go uniknę odpowiednio. Zanim on się przymierzy do skoku, to i tak już jesteśmy całe życie w dupę. Kurka wodna! Na niego to chyba trzeba shotguna używać, czy innych ciężkich artylerii. Dobra, tu nic. To są przedmioty. Bo tak, zostało nam w sumie do zgarnięcia, spójrzmy na statystyk, do zgarnięcia nam pozostał trzeci sekret. No mam nadzieję, że nam się uda zakończyć w tym odcinku tenże etap, ale obiecywać nie chcę, bo i po co. Dobra, tu jest mały apteczek i to jest ważny przedmiot, bo jak widzicie, będzie trzeba go znowu użyć. Kurde, strasznie uwielbiam to, że możemy w końcu zapisywać w każdym miejscu. Nawet jak apteczek zbraknie, to się potem odczyta i będzie cacy. W ogóle tutaj, jak widzieliście na poprzednim filmie, czy też na tym, w menusach jest trochę poobcinany temat, ale jest to spowodowane tym, że żeby wziąć jakoś to sensownie wyglądało, no to trzeba się nagimnastykować. W ogóle to nie współgra z nowoczesnymi tematami nic a nic. Także po prostu jest jak jest. O kurka wodna. Fak. No kurde, jakbyś umarł, to ja bym nie płakał, nie? Mam tyle broni, ale nie, oczywiście. O, jeszcze tak, lamparta jeszcze brakowało. Kurka wodna, wyjmuj te gany, głupia piczo. Dobra. Ja pierdzielę, co za jaja. Przedmiot zdobyty jest przedmiotem, który się zdobył. Złota myśl. Kurde, tych apteczek ja się natracę. Ciekawe, jaki jest skrót klawiszowy od Flary. Jeżeli ktoś grał kiedyś na klawierce wersję PC-tową, to proszę serdecznie o komentarz, bardzo mi to ułatwi życie. A ja lubię, jak wy tam piszecie mnie złote rady w komentarzach, bo to zawsze pomaga we wszystkim. Tutaj shift, tak? Shift, nie? Delete jakieś? Delete. Dobra, tu drzwi sobie otworzyłem. Tam jest gość i generalnie tutaj jest opcja teraz dwojaka. Można przejść ten etap szybciej, używając skutera typu śnieżny. No i dobra, i to jest fajne, no nie? Wejdźmy sobie, odpalmy muzyczkę. Muzyczki nie będzie, bo coś mi się źle zainstalowało, nie? Czyli jest wszystko zrobione klasycznie. Ale jak chcę zejść z tego skutera, no to co? To mogę, dlaczego by nie? I jest taka opcja, tak? Okej, okay, możemy sobie przejść to taką metodą, trochę szybciej, trochę wyskocz, trochę szybciej będzie, niby trochę lepiej, bardziej emocjonująco, ale nie zdobędziemy dużej ilości itemów, bo generalnie chodzi o to, żeby przeskoczyć z tego miejsca na to miejsce dalej, no i dalej tam można sobie jeszcze podróżować tym skuterem i to jest w sumie fajne, tak? Ale ja jestem zdania zgoła innego,
I uważam, że zrobienie tego z piechura jest bardziej opłacalne, jeśli chodzi o kwestie przedmiotów, bo jak sobie weźmiemy, spadniemy... No teraz sobie już nie wiem, czy jak chcę tam spadać. Widzę Lamparta, zrobimy to tak! Bang, bang, bang! Skocz. Skocz. Wiecie, o co chodzi. No niby też by się dało teraz wrócić i fajnie by było, ale nie ma takiej potrzeby, wiecie, o co chodzi. Chodzenie z buta czy jeżdżenie tym skuterem to jest tak naprawdę przyspieszenie sobie gry o tam, nie wiem, o etapu, o parę minut. A komu się spieszy? No wam się spieszy? No mi się nie spieszy. No. Także uważam, że nie ma co się w ogóle gorączkować, po prostu przejdźmy to z buta. Mam nadzieję, że w ogóle obraz z gry mi się będzie dobrze nagrywał, bo... Powiem wam, że kurde, odpalanie tego typu produkcji na PC, czy nie wiem. Z Unfinished Business nie było takiego problemu, może dlatego, że działało pod DOSBoxem i jakby na bazie emulatora to działało, ale odpalenie tego, co teraz się dzieje na Windowsie, no jest ciężkie. Znaczy, pewnie by się dało to zrobić, tylko by trzeba było dużo dłużej posiedzieć, żeby to było jakoś perfekcyjnie odpierdzielone, wiecie, o co chodzi, fez, gitara, wszystko, cacy. No, ale no. Ale no. Już! A nie dwa. O! Ja tobie wkurzył, zaraz umrę. Jej, wszystkie apteczki zużywam na tych gałganów. Zdychaj, no ile tu mogę trze... No. Urka, jak nie opierdzielisz, to co miałeś? Dasz? Akurat amunicję tego, co zużyłem. No i siłą rzeczy użyję sobie tutaj opcji look. Przeszliśmy właśnie trochę dalej. Wiecie, o co chodzi? No i tu dalej jest taka możliwość, że możemy sobie tym skuterem tędy byśmy jechali. No nie, wszystko git. Tutaj oczywiście rozglądajmy się, zaglądajmy. A, i dobra, i tutaj będzie sytuacja typu fagas. Aha. Powinien zaraz tu wyskoczyć. O! O, z czego strzela? Ja pier... Nie, ja uciekam od niego, ja to pierdzielę, bo tu generalnie jak się staniecie w tym spociku, on będzie krążył, ale was nie dotknie, no nie? Trochę czasu to zajmuje i jest głupie. Bardzo. Co, on zabłądził tam? Fuck! Ej, to nie tak miało być. Gdzie ja miałem ostatniego save'a? Tutaj. Aha. No dobra, no jak był tutaj, to był tutaj. No kurde, co zrobisz? Powiesisz się? Aha. Tak, tylko że tam wskoczy i zaraz Lampard mnie wyskoczy. Dobra, skaczemy góra, przód, tył, tył, dupa, dupa. Dobra, bo tam będzie Lampardinho. A, biegnie. Biegnie, biegnie. Je, jeszcze tego brakowało. Ja pierdzielę. Ile ich się tu narobił? End. I tam jeszcze kolejny sto. Ja pier... Ty wyczujecie w ogóle wątek, co się tu odpierdziela? Ile tu ich się nasrało? W dupę żeście jeden z drugim. W ogóle spierdzili to oświetleniem, bo ta apteczka powinna być tutaj ciemna również. A nie jest ciemna, no jest tam fagast. Dobra, dobra, teraz będziemy po prostu częściej save'ować. Gdzieś był popełniony błąd i to karygodny. No jest tam, kurde, gościu. No. Ewidentnie stoi, teraz się zaczął poruszać. Co, nie sięga z tego? Ach, Lara, ty i te twoje pukawy. To... Ty coś miałeś? Miałeś. A tam, kurka wodna. To granie tego typu jest właśnie, nie? Fuck, zapomniałem, że tu będzie ten gagatek! Wtedy go tak epicko... Teraz też, ja co? Z czego strzelałem? Z automatów, no dlatego tak szybko poszedł. Dobra, to są nabójki do shotgunka, flary typu Lary. Dobra. No to jeszcze raz, górka, trochę kurde, myślę, że może się ten etap przedłużyć do trzech, choć generalnie kwestia jest taka, że to jest najdłuższy etap z tego całego dodatku, tak? Jak przez niego już przemkniemy, to potem już będzie klasa, no ale trzeba przyznać, że dzisiaj
spory fragment nadrabiamy ponownie. No mówię, no tutaj jest sensei w każdym miejscu, nie ma aż tak dużo do nadrabiania, jak było w trójce, to można sobie po prostu popatrzeć jeszcze raz, tak, bo akcje tutaj są fajne. W ogóle bardzo mi się podoba projekt tego etapu. Widać, że ta graficzka jest już, no już na konsoli to aż tak się nie rzuca w oczy, wiecie, jak na PC-cie, takie jest moje zdanie. Ach, co mnie tam, kurwa, który to? Jeszcze żyje? No. Nie no, głupoty zrobiłem do M16, było słabe wykorzystywanie go tutaj, ale teraz już od razu zapamięci sobie wezmę sejwika strzelę. Żeby potem nie było żadnych nie ścisłości, tak? I tu tak ładnie wskoczyłem, wziąłem. Kurde, gość ma te machine guny. Bardzo dobre. Nie, to trzeba jakoś inaczej rozkminić. Dobra, jeszcze raz apteczka. M16 już od razu na widoku. Trzeba gościa, kurde, zgładzić, żeby on tam gdzieś przyjechał. Albo po prostu zatrzymać się tu. I zobaczymy, kto będzie miał mocniejszą pukawę. Dobra, ja byłem tym razem mocniejszy. Wkurzył mnie, nie? Bo tak, nie tak powinno być. Ja powinienem to przejść bez utraty życia. Na szczęście nie robię sobie żadnych challenge'y typu przejdźmy to bez apteczek. Bo to by było... Ojej! Jeszcze jeden. No pokaż się. No nie, no gościu, jajca se robi. No dobra, to się buje. Teraz? Ostrzegawczym udałem sygnał, że idę do niego. A on mówi, nie tutaj, nie w mieście. Dobra, zaraz tam wrócimy, bo tamto ja muszę gościa rozwalić, nie? Dobra. Flara pewnie będzie jakimś kurde zerem. Dziękuję. Tak czułem, bo to chyba kawy są od jednego. Nie, tam jeszcze apteczki jakoś są na skrót klawiszowy. To bardzo wygodna rzecz jest, no nie tak ogólnie. Prawdę powiedziawszy, dobra. Tu już wszystko zwiedziliśmy, tu nic nie ma, żadnych przesunięć. No nie ma. Aha, i jesteśmy tutaj teraz po drugiej stronie tego tematu. Dobrze, coś tu przedmiot ma. Każdy prawie gościu przedmiot ma. Bo naprawdę tak to nam krąży się, wszystko rozchodzi się o to, żeby dostać się tam na górę. Także w sumie mogliśmy wziąć ten skuter śnieżny. No, ale no i jak się nie wziął wtedy, to teraz już nie ma co płakać nad tak zwanym rozlanym mlekiem. Zgadza się, no oczywiście, że tak, kontrolem złap się. Nie wiem. Dlaczego się stała taka głupota? Co, ona teraz za tą ścianę się nie łapie? Może ona się nigdy za tą ścianę nie łapała? Złap się! No nie. Ciekawostka. No to o co chodzi? Przepraszam, muszę trochę ponarzekać, bo kurde jestem zgubiony. Nie no, to chyba nie ma co wchodzić. Tu nie ten. Nie no, to nie ma innej możliwości. To jedyne wyjście jest tu. Znaczy tutaj nawet byś tym skuterem nie wjechał. Gościu. A to coś jest? Nie no, pusto. Pusto, kapusto. No to co, jedyna opcja, która jest w miarę sensowna, to jest tak. Skoczyć tam, ale tam mi się nie uda skoczyć tak jakoś w miarę sensownie. Czyli po prostu zawrócić. No to po co to było w ogóle? Dla tych kilku kurde głupich przedmiotów? Tyle apteczek stracić? Nie no, badzie wyszedł strasz. Aj, tam kurde, Croft, ty to...
robi ambarasy. No bo tutaj też jesteśmy przy tym w sumie, tak? W sumie ta. No i co? I teraz niby, że wystarczy tylko tak. Ona tutaj trochę musi ten, ale ostatecznie. Ostatecznie jest dalej problem. Chmy. Typu sytuacja, ja się zgubiłem, nie? Czekajcie, trzeba to wszystko przestudiować. No bo nie, no chyba nie ma sensu tam skakać, jakby po tym to nic nam nie da. Ale sytuacja jest problematyczna. No bo nie, no co? Tu? Nie no, myślę, że tu robimy głupotę idąc. Ale zajrzyjmy. Nie no, tu jest tylko po prostu przesmyk. No dobra, to jak tutaj to nie idzie w ogóle, nic a nic. Gościu na bank nic nie miał, żadnego klucza. No nawet jakby miał, to co by nam ten klucz dał? Jak nie ma żadnego slotu na klucz, tak? A jak pójdziemy sobie tędy, na chatkę da się wejść? Nie, jest zablokowany. No i dobra. Znaczy, zupełnie niedobra, ale tak się mówi, tak? Bo ja tą wajchę przyciągnąłem, żeby mi się otworzyły te drzwi. To się zgadza. Rozejrzyjmy się. No nie no, siłą rzeczy trzeba się dostać tam. Bo ja tu nie widzę w ogóle innej możliwości. Tylko dlaczego nie chce mi się to otworzyć? Bo tam jest ten dół. Dlaczego mi się nie chce to otworzyć? Dlaczego tutaj było przejście stąd do tamtąd? No tamto już nie wskoczyłem. Nie ma takiej opcji. Czujecie wątek? Bo ja to się pogubiłem już totalnie. Jak to mi tam nie działa, to jest tu. Tu jest nic. No dobra, no co, mogę sobie wsiąść ewentualnie na skuter tego gościa, tak? No sobie pojeżdżę chociaż. Dla frajdy. Łapa! Ale to dalej nie wprowadza nic sensownego jakby do rozwoju wydarzeń. Albo zróbmy to tak. Kurde, pomyślił, bo i wymyślił. Dobra, pistoleki w razie co. To nigdy nic nie wiadomo. No ale co, to nie dało rady tej szyby wybić? Bez kitu? No jest tam go. Ewidentnie jest tu! Kurde, taki hektar. Aj ty kurde. No, tu jesteśmy. Dobra, to już wiemy, że tego tak się nie robi. To trochę się człowiek nauczył przez te całe życie, że to trzeba wziąć ten skuter, ale to jest dziwne, że to jest tak jak jest, nie? Dobra, na obkoło. Ło, jaki omiota, kurka larka. Ech, to jest kobita dynamit. Dobre, korega, wjeżdżaj. Dobra, i od razu tu jak już jesteśmy, game, ale save. Enter zapisane. Gdzie jest ten gościu, kurka? Ale kurde jaja to były, ja wiem, gościu. Ej. Ale jak on wrócił? On powinien umrzeć też. Zdychaj. Gdzie jest ten George, kurka woda? O, już go nie ma. No bo teraz jest siądę teraz. Ale to były jajca, moi drodzy. Ja się uśmiałem przez najgłupszą śmierć w życiu, nie? Dobra, teraz na spokojnie może przeskanujmy, co tu się znajduje w tymże pomieszczeniu, bo tam już wiemy, że jest przypał. Ale poleciała, no to jest w ogóle kurde baba, no. Dobra, tu? O, tak, tu chciałem.
tu chciałem, tylko tu chciałem ostrożnie działać. Bo tutaj jest sytuacja taka, że mogą się spierdzielić na nas te... No te właśnie. Jak to się mówi? Kule. Kule się mogą na nas spierdzielić, ale póki co coś nie idzie. Gdzieś tu coś pewnie trzeba przełączyć, bo ja pamiętam, że była taka sytuacja, że kule się prze... O, właśnie, kule teraz się przepierdzielają. My tak w razie W już sobie weźmy, bo tam otworzy się drzwi. Będzie gość. Nie wiem, jakaś ta walka z tymi gośćmi jest zawsze nierówna. Może dlatego, że stoi w miejscu, a nie ich unika. Ma sens? I to jeszcze jak? Dobra, apteczka, amunicję. I tu jest jakaś wajcha. Dobra. Wajchę, jak wiadomo, trzeba przewajszyć. No i coś się tam gdzieś otworzyło, ale to jest jakby póki co nas nie interesuje, bo teraz jesteśmy bardzo blisko sekretu numer 3, którego ja bym chciał upolować w tymże odcinku. Aby go zdobyć, poproszę o zanurzenie się w tejże otchłani. W tejże otchłani. Powinienem powiedzieć teraz mądrą sentencję jakąś, ale tego nie zrobię. Wyjdę sobie na powierzchnię. No i tak. I wyszliśmy. I teraz tak. Tam jak się spojrzy przez ulicę, są przedmioty. Nie mamy jak się do nich dostać. Jeszcze. I tak. Tutaj, jak widzicie, jest zajebista lokacja lodem płynąca. I są tu też kule. Na kule, jak wiadomo, warto uważać. Mogą nas zaatakować. Aha. Tu Lara nie ma możliwości skoczenia. I jeszcze po tej lokacji, tylko że chyba nie w tym momencie, chodzą mnichy z Shaolinu. Ale o nich to za moment. Dobra, póki co ja się muszę wspiąć na górę. Chyba po tym się dało chodzić. No chyba nie. Jakoś to się wspinało na tą górę i było dobrze. Te kulki na górze jeszcze mnie trochę męczą. Pewnie coś tu trzeba gdzieś kliknąć i wtedy to zadziała. Pamiętam, że po którejś z tych Lara umiała się wspiąć. Nie, chowaj. A tak? Zjeżdża. Dobra. Parę godzin myślenia. Trochę później. O, a tu? No, może tu? Up, jest zbyt. Rurka wodna! Nie lubię jakieś sytuacje typu myślenie. Nie, no mi się cały czas wydawało, że po tym może normalnie sobie wejść, nie? No ale to tylko mi się wydawało. O, tam te kule są, na to trzeba uważać, jak tu wejdę. Nie, no zjeżdża. No jaka to jest faja. Ale tu to już wejdzie. I nie zejdzie. Dobra. Kurka wodna. Nie, no tu też jest ślizgacz. Ja pierdzielę, ty gościu. To jakoś się coś robiło. Ja to muszę wszystko rozkminić powoli. O, tu. Dobre. I teraz dopiero zapiszemy przygodę. Zapisujemy. Dobra, odcinek będzie chyba trochę dłuższy. I teraz tak, trzeba patrzeć, bo tu jest takie to i to się psuje. To się psuje i teraz musimy dostać się do tej apteczki w pierwszej kolejności, nie? Taką przynajmniej mam wizję, że się dostajemy do apteczki. O, i widzicie? Widzicie? Kulki spadły, ale to jest nieważne. Tam chodzi gość taki przezroczysty jakby, nie? I tam na dole w ogóle mogliście już zobaczyć trzeci sekret typu czaszka. O, przezroczyste goście chodzą, widać cień tam na nim. I to jest właśnie tam trzeci sekret, no ale to jest nieważne, bo tutaj będzie teraz bijatyka. Generalnie ci goście, to jak pamiętacie etap Barhamhamam Monastery z dwójki, to on był taki, że były goście i w ogóle...
w ogóle umarliśmy, że byli goście typu mnichy i trzeba było z nimi żyć w zgodzie i wtedy oni nam nie robili krzywdy, tylko nas wspierali, tak? No było tak, no ja wiem, jak ktoś nie pamięta, to może sobie obejrzeć, kurde, starą serię z Tomb Raidera, była bardzo fajna z dwójki, bardzo dobrze wspominam ją. I właśnie kwestia jest, o, no jest tu gość ewidentnie. I kwestia jest taka, że oni właśnie też nas wspierają, nie? Także jak po prostu będziecie z nimi żyli w zgodzie, to nic wam się nie stanie, tak? W skrócie największym. Nie wiem, może tędy jakoś? No dobra, no ryzykownie, ale zeszło, tak? No dobra, to przy okazji sobie weźmiemy, zapiszemy grę. I kwestia jest taka, że okej, są te mnichy, jest ta czaszka. Jak weźmiemy i rozbijemy sobie to, żeby się dostać do tej czaszki i weźmiemy ją, to wtedy wyjdzie do nas stado gości, nie? No i okej, niby nic, tak? Bo goście to tam goście są, no, nie przeszkadzają nam. Tam ci ich piorą, no ale jak wiadomo, oni nie dadzą rady opędzlować całego tematu. Także musimy ich wspierać, ale uważać, żeby nie zabić żadnego z mnichów. Wtedy się robi sytuacja przypałowa, tak? Dobra, tam z mnichem się pierze, to ja pozgarniam przedmioty przez ten czas. No i kto wygrał tę batalię? Mnichy! Brawo! Brawo, brawo. Dobra, ma coś jeszcze? Aha! I wiecie, no i tego typu sytuacja właśnie się udała, tak? Mamy trzeci, ostatni sekret, mamy to, teraz wystarczy tylko wyjść jakby z tego całego zamieszania do tej pierwotnej lokacji. Znaczy coś tu się chyba pozmieniało trochę. Ja za bardzo się już pogubiłem, jejku. Tak to jest, jak się przyjdzie raz w życiu dodatek, a potem się wiecie, o co chodzi. Chce się ponadrabiać to wszystko, kurde, na kanale, aby sobie odświeżyć pamięć. I się nie pamięta w większości rzeczy. No słuchajcie, siłą rzeczy. Nie zapamiętasz tego wszystkiego. No tu gdzieś coś jest, kurde, jakieś... Och, tak. Tu. Właśnie, dokładnie tu. O, idzie Lamport. I zaraz Lamport zrobi kółko i się spotkamy, nie? Pa, 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 pa. Było, nie ma. I tu jest chyba wyjście. I teraz tam w ogóle, gdzie byliśmy i była woda, to teraz powinien być lód i niby teraz powinniśmy móc tam pójść i powinno być niby dobrze. Także zaraz to zweryfikujemy, jak to się będzie prezentowało. Tylko sobie po prostu wyjdziemy z tego, z całego syfu. W ogóle już bateria widzę, że mi na kamerze pada, czego nie lubię. Ale może dociągnie do końca odcinka i tak się zaraz czas na kamerze skończy, to po prostu się odpali, to się będzie kontynuowało. A jak nie starczy, no to trudno, no to nie starczy. No. O, i teraz wychodzimy właśnie tak. Tu, gdzie przesuwaliśmy tę wajchę. I tu powinna być dalej woda, ale teraz powinniśmy móc niby się tam dostać, bo tam powinno być już zamrożone i powinniśmy sobie zabrać tamte przedmioty. A chyba, że się mylę, no to... to wtedy jestem w błędzie. Tak, jestem w błędzie. No to nie wiem, jak się tam dostać, tak? Ale pamiętam, że był właśnie jakiś taki wątek, coś tam się brało, przekręcało, bo to się niby wszystko spierdzieliło, ale nie, no dalej jest okej. Okay. No to w sumie... jakby się uparł, to w sumie mógł wtedy wyjść. Nie wiem. Nie wiem, ale no mimo wszystko tam jakieś naboje leżą i coś tam. I naboje. Także kto tam jest zainteresowany nabojami, to może sobie temat ogarnąć, tak? A kto nie, to nie musi. Dobrze. Dawaj Lara trochę do góry. Jakoś tu się robiło, że to się odmarzało, to zamarzało. Generalnie potem wszystko działało. No ale dobra. Osiągnęliśmy to, że otworzyły nam się jakieś drzwi, któreś gdzieś. Gdzieś tam. Na wprost. A tu? A tu stąd przyszliśmy. Dobra. Kończy się kamera. Także sekunda przerwy. Mały wirażyk tutaj nastąpił, bo mi się kurde wykrzaczył Tomb Raiderek, a nie zapisałem w odpowiednim miejscu. Także możecie mieć ujmy w gameplayu kilka sekund, ale nie zmienia to faktu, że po prostu przeszedłem przez te drzwi.
i tyle, nie? I wyskoczyli goście i się zaczęły delikatne wiraże. Także tak to wygląda. Tak, jesteśmy już w sumie blisko końca etapu, to nie ma sensu tego dzielić na kolejny odcinek. Już polecimy tutaj, się otworzyły te drzwi i tam generalnie zaraz jest końcowa, ale, słuchajcie, jest tam i gość, nie? No ale gościu póki co nas osrywa, to my osrajmy też jego. Nie mieszajmy, jak to się mówi, w gównie, tak? I teraz jest sytuacja najbardziej jakby ryzykowna, tak? Bo potrzebujemy zdobyć, ja przynajmniej bym chciał, zdobyć pistolet typu Uzi, bo go strasznie szanuję. A żeby to zrobić, to trzeba zrobić jeden z najtrudniejszych wirażyków po prostu w całym Tomb Raiderze, w całym życiu. Musimy przeskoczyć przez tą górę tam. Brzmi nieźle, co? No ale kurde, taki nie jest, tak? Generalnie potrzebujemy bardzo dużo hapsa, w sumie to mamy, tak? I trzeba zrobić tego typu wirażyk. O, taki! O, złapać się. Przeciągamy się. No dalej się nie da, czyli tylko tu. Łapiemy się i teraz się przyciągamy maksymalnie w lewą stronę, bo jest tam najniższy pułap półki, jaki da się osiągnąć. Powiedziałem to w miarę wolno, więc mam... Chociaż mi się wydaje, że to jest wyżej. No ale nic, zróbmy to. I Lara jest, widzicie jak? Na słowo honoru. Lara jest na słowo honoru. Dobrze, dobrze, że to zrobiliśmy. To był naprawdę piękny wirażyk, gdyż tutaj, jak widzicie, jest taka półeczka była. Apteczka, okej, okay. Amunicja do Uzisów. Apteczka. I tam na samym końcu jest co? Uzi. Uzi, moi drodzy, Uzi. Zawsze chciałem mieć Uzi na kulki, a nigdy nie miałem. Wiecie, o co chodzi, Uzi na kulki, to były jaja, tak? No i tutaj mamy wspinarkę. No i pół godziny, co tam u was? Jak leci? No bo u mnie tak, że se wspinam się. Przypomniała mi się akcja, jak na tym kurde moturze wypierdziłem przez to okno. Dobre to było. Wspinamy się. Wspinamy. Wspinamy jeszcze trochę. No i jesteśmy na miejscu, tak? I tu w ogóle się zadziały jaja, bo ściana się pojawiła. Nie wiem, Tomb Raider, tak? Nie zrozumiesz tego. Dobra, stąd przyszliśmy, tu mamy iść. No i dobra, tam jest ten kolciu, to już od razu się przygotujmy. Kolciu, już nikt tak nie mówi, nie? Kolciu, gostek. Gostek kiedyś też mówił, teraz też jest właśnie gostek. Jaki, o jakie kurde manewry tu były. No i co? Gostek ma przedmiot, na jakiś powinien mieć. Wiadomo. No i dobra, no i dobra, gościu tu tak. Tu moturem by było lepiej, tak jest gorzej, bo trzeba zrobić to drogą okrężną trochę. Zorza polarna pięknie się prezentuje nad miastem. Ja tu sobie wskoczę, od razu przygotuję moje pistolety, które mi się kończą. Zwykłe to może shotgun automatyczny. Uzi szkoda. Dobra. Dobra, zostajemy przy tych. Najwyżej się skończy. No i tutaj generalnie będą kulki lecieć. Przeżyło. Przeżyło. No nie powiem, element zaskoczenia wprowadzili. Gościu idzie jakiś? No jak? No jak? Zaskoczenia. Metal Gear Rider. Gościu zczaił się trochę, ale nie do końca. Ja to jeszcze sobie pokicam. Gościu zrobił hachu. Także oznacza to, że nie żyje w języku tybetańskim. Aha. Brzmiało wiarygodnie? No pewnie nie, no ale starałem się. Dobra. Teraz pistalki w pogotowiu. Bo tu chyba była akcja typu zasadzka? Nie. Nie wiem. Tak, akcja typu zasadzka. To jednak jeszcze trochę pamiętam. Z dawnych lat. Dobra. Gościu nie żyje. Przedmiocik. Kluczyk miał. Klucz pewnie się przyda, bo tak, czyli to był kluczowy wróg, bo miał klucz. Brawo ja. Dobra, Weichen nie ma żaden, nic tutaj, tak, pomieszczonka. Ten, tu jest miejsce na klucz, okej.
Czyli będzie trzeba go zamontować w miejscu na klucz. No i zróbmy to, tak? Zobaczmy. Nie, safe. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Szafty, beki. Dobra. Pistalki w pogotowiu. Hopsa. Kerga wodna, gość typu Lampar. Zumieraj, ja pyrt, kurde. Dobra, poczekajcie, nie tak szybko wszyscy. Rozeznanie jakieś, kurde. Dobra. Bang. Okej, otworzyło się tam. Okej. Skończyła nam się, kurde, fajne bronie. Oszczędzaj amunicję. To nie jest moja dywiza w tym dodatku. No więc tylko 5 etapów, no nie róbmy sobie ja. Zresztą ja nigdy nie byłem dobry w oszczędzaniu. To sobie przypomina Tomb Raidera 3. To pewnie pamiętam moje, kurde, desert iglowanie. To na pewno będą goście, nie? O. Co ty, kurde, Kevlar masz jakiś gałganie głupi? Ile strzałów? Nie, no nie wierzę. I co on mi da? On jest jak... granaty. Ojej! Il! Nie, no teraz to mnie wkurzyli, nie? Pałka się przegła. Schowaj to, kurde. Nara, chłopcy. Nara. Moja amunicja mówi nara. Goście niekoniecznie. Dobra, nie żyją. Kurde, no zdenerwowałem się, nie powiem. Nie, tam trochę, dobrze, że mają zawsze jakieś tam przedmiociki tego typu, to jest trochę lepiej. Aha. Dobra, odpal mi flarę, typu lary. Pusto, dobra. Ta, to już jest końcowa. Nikt do orła nie będzie strzelał, kurde, z Uzisu, to było głupota. Boże, to wiecie, to jest leszcz barowy. Nie wiem, czy jakieś bomby wybuchną, coś. Nie wiem, przejdziemy się, obejrzymy. Gościu na górze. Przeoszczędzimy trochę amunicji na nim. No ale by wyszedł, no. Kurde. Nie, ja się muszę wychylić do niego. Ja nie mam czasu na takie głupoty, kurde. Poskaczę trochę do niego, będzie szybciej. Ja pierdzielę, z tych zwykłych pistaków tu nic im się nie robi, nie? No dobra, może i się robi. Tu gościa zabiliśmy, okej. I co? I co nam to daje? Wszędzie ciemno strasznie tu jest. Dobra, odpalmy sobie flarę. Taki mały research zrobimy po tym polu kempingowym. Researchik subtelny. Kolejny! Tam widzę, że gagatek wyszedł. Pokano się, gagatku. Weź mnie sapie. A, jest. Kurde, jak ta lara jest zrywna. No chodź tu, gościu. Jeju. Jak on mnie denerwuje, nie? No i co, mu tak po 2 szoty dawać? No, że się rogzej. Nie, no proszę cię, kurde. Kurwa, chłopie. No nie, no to jest... Nie, no to jest głupo. No umrzy. Patrzcie, jaka pajacerka się tu dzieje. Nie no. No, człowiek się trochę zdenerwuje, to od razu mu ulżywa. Dobra, tam jest akwen wodny. To pewnie gdzieś tu musi być jakiś wajchens do tego akwenu. I będzie koniec, nie? O! O wilku mowa. Jakby grał w to. Niesamowity jest. Mówię o sobie oczywiście, tak?
Dobra, akwen. Ojej, to nie koniec. A ja już się łudziłem, że to już będzie koniec. Czyli akwen to dopiero początek. Dobra, tam trzeba będzie iść na pewno. To jednak zasejwuję. Myślałem, że uniknę sytuacji zapisywania w tym etapie już, a się okazało, że jednak niestety to był żart. I że muszę dopłynąć tutaj. A, tu jest koniec. No dobra, to ten save był zbyteczny. Także, moi drodzy, skończyliśmy etap o nazwie Cold War. 48 minut, całkiem długo. Nie było żadnych cięć poza tym jednym tam malutkim fragmentem. Chyba, że się uda to odratować. Także widzieliście cały odcinek. Mam nadzieję, że wszystko mi zadziałało i nie będę miał żadnych problemów, bo jak nie, to się będę musiał wkurzyć. Także... dzięki wielkie za oglądanie, także następny etap zaczniemy w następnym odcinku. No i mam nadzieję, że wam się podobało, także moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!